Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Death Stranding i od razu dostajemy telefon. Sam, tu Hartman. Uważaj, stężenie Hiralium w regionach predysponowanych do wdarć dramatycznie wzrosło. To na pewno przez plażę. Nie potrafimy przewidzieć, jaki wpływ będzie to miało na wynurzonych, którzy pojawią się w naszym świecie. No dobra, więc można spodziewać się, że będzie coraz więcej przeciwników, że będą coraz bardziej hardkorowi. Pewnie coś w tym stylu. A to trochę taka zła informacja dla nas, ponieważ w dzisiejszym odcinku mamy zrobić taką oto drogę. 6 km, tak? Dokładnie tutaj. I to dopiero połowa drogi, bo później, jak się tam teleportujemy na kolejne rejony, to jeszcze trzeba będzie kolejną tutaj drogę zrobić, ale zapomniałem, jak się tutaj zmieniało pomiędzy mapami. Jeszcze taka druga mapa, więc tak, 12 km około drogi. I to było na dzisiaj na tyle. Więc prosty odcinek, nic się nie będzie działo z pewnością, tak? Więc tak, postaram się przejść tutaj jak najdalej. No niestety jestem bezbronny, po drodze będą pewnie jacyś przeciwnicy. Więc jeżeli tylko coś się będzie działo, no to z pewnością wam to wszystko pokażę. Tędy? Chyba będzie najlepiej. Dobra. O, co jest? Sam, słyszysz mnie? Badałem przeszłość Clifforda Ungera i chciałem się czymś podzielić. Jak wiesz, Unger był amerykańskim komandosem, którego odejście zbiegło się z wdarciem śmierci. Kiedy odszedł, tak się złożyło, że zajął się pierwszymi eksperymentami na ED. Zmarł jednak, nim dobiegły końca. Chociaż okoliczności jego śmierci nie zostały do końca wyjaśnione, myślę, że te jego pola bitwy przynajmniej częściowo istnieją dzięki utrwalonym przez niego więziom emocjonalnym. Gniew, uraza, żal, to wszystko ma związek z eksperymentami na ED. Tak wynika z podejmowanych przez niego prób porwania Lu. Cliff pragnie odzyskać naszego Eudeka, tak jakby go to miało wybawić. Jego obsesja na tym punkcie była tak potężna, że zdołał nie tylko wyleźć z czeluści piekła, ale zabrać ze sobą jego fragment. Jedno jest pewne, nie jest jak wynurzeni. Musimy poznać całą historię jego śmierci i udziału w eksperymentach na ED. Będę szukał dalej, dam znać jak coś znajdę. No cóż, tego się można było w sumie spodziewać, że najważniejszymi postaciami do rozwiązania tej całej zagadki, w ogóle całego Death Stranding, będzie ten Cliff oraz Sam. Myślę, że ci bohaterowie są jakoś w znacznie większym stopniu powiązani ze sobą, niż można było sądzić na pierwszy rzut oka. Przez chwilę nawet jak tam wszyscy o nich mówili, jacyś tam bohaterowie, można było odnieść wrażenie, że to nawet ta sama osoba. Że tak jakby te historie Sama oraz Cliffa w dużej części się pokrywały. Cliff stracił rodzinę, prawda? Syna, żonę. I tak samo było z tym Samem. No ale nie wiem, to jakieś tylko moje luźne teorie. Kolejną ważną rzeczą jest to, że żona Cliffa nazywała się Lisa. I to jest taka śmieszna rzecz, że w tym PT, pamiętam, też tam Lisa się nazywała żona bohatera i ona tam goniła właśnie, nie? Ten horror straszliwy. No a z kolei na samym końcu był ten sam przedstawiony, znaczy ten, jak on się nazywał, Norman Reedus jako bohater, czy PT to Dark Souls Death Stranding. Wiele osób tak uważa. Więc to jest takich parę teorii. Nie wiem, czy to zostanie wyjaśnione. W sumie powątpiewam. Ale no nie wiem. Tego dowiemy się na samym końcu zapewne. Dobra, bo tutaj głupie muzyki mi wyskakują. Jeszcze mnie prawa autorskie zjedzą, więc widzimy się w kolejnej ciekawej miejscówce. No co jest? Kolejna informacja? Sam, normalnie nie uwierzysz, co znalazłem. Dobra. Chodzi o eksperymenty na ED. Ich prawdziwy cel. Według oficjalnych źródeł kontynuowano je w tajemnicy na polecenie prezydent Strand. Ich rzekomym celem miało być skonstruowanie wykrywaczy wynurzonych i zapobieganie rozpróżniom.
Wszelkie odkrycia, które mogłyby się przysłużyć połączeniom chiralnym i badaniom nad plażą, miały być sprawą zaledwie drugorzędną. Ale jak się okazuje, to była tylko przykrywka. Okay. Bo tak naprawdę eudeki powstały, żeby służyć jako katalizatory sieci chiralnej. Z tego ani innego powodu są zintegrowane z infrastrukturą węzłów, wszystkich, które przyłączyłeś do sieci. Zapewne umieściła je tam Amelie, kiedy prowadziła na zachód pierwszą ekspedycję, by wcielić w życie ambitny plan matki, składając ofiarę za ofiarą na ołtarzu postępu. Prezydent Strand mówiła ludziom, co chcieli słyszeć i robiła, co uważała za słuszne. Wszystko byle tylko zjednoczyć Amerykę. Ale zaczynam myśleć, że to mogło kosztować ją duszę. Sieć chiralna to nasze największe dzieło, najwspanialsze osiągnięcie i najcięższy grzech. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Gdybyśmy wiedzieli więcej o klifie i eksperymentach, łatwiej byłoby wydać osąd. Będziemy w kontakcie. Czyli z tego, co zrozumiałem, żeby taka jedna stacja, na której tutaj byłem, każda stacja, na której byłem właściwie, to musiała powstać poprzez poświęcenie jednego eudeka, tak? Czyli tyle na ilu tutaj stacjach byliśmy, tyle eudeków tutaj zginęło. A tych stacji było przynajmniej kilkadziesiąt. No więc dlatego tutaj mówił, że był największy grzech ta sieć chiralna. Trochę przykra sprawa, trzeba przyznać. A w sumie już od tego momentu to pójdzie bardzo łatwo. Mam takie wrażenie. No tutaj już zaraz na autostradę ruszamy. Więc to już będzie ostatnia prosta do połowy. Do końca tej pierwszej mapy, na której tutaj jesteśmy już od strasznie długiego czasu. A później cofniemy się jeszcze na tą początkową. I w sumie tak to się prezentuje. O, jeszcze sobie tutaj podładuję, dobra. Kurde, kiedy będą takie ładowarki, nie? Takie szybkie. W 2 sekundy ładują cały pojazd. Dobra, więc może pamiętacie już tą drogę, to już jest ta ostatnia. Jeżeli nawet zobaczymy na mapę. Cały czas tutaj autostradą, no i do końca. Już 1500 metrów jedynie. Oj, nawet coś dostanę tutaj. Sam, widzę, że zbliżasz się do Jeziornego. No właśnie. Bądź silny. Trzymamy kciuki za ciebie i twój bezpieczny powrót. Przy okazji, poczyniłem kolejne postępy w pewnym śledztwie. Clifford Unger zgodził się oddać własne dziecko w ręce naukowców odpowiedzialnych za eksperymenty na EUD. Sęk w tym, że nie był świadomy ich prawdziwych zamiarów. To oczywiście tylko domysły, ale kiedy Cliff przejrzał ich plany, pewnie próbował odzyskać dziecko. A gdy mu się nie udało, Eudek pozostał częścią programu. W takiej sytuacji miałby przecież pełne prawo żywić urazę do prezydent, kobiety, która do tego dopuściła. Nie sądzisz? Śmierć prezydent Strand nie sprawiła jednak, że jego nienawiść zgasła. Nie, myślę, że przekierował ją na Bridges. Na ciebie, Amelie i wszystkich blisko dyrektora. A teraz ta nienawiść napędza go do wywołania ostatniego wdarcia. Chce obrócić nasz świat w popiół. Po co Cliff miałby przetrzymywać Amelie na plaży? Pewnie wie, że jest czynnikiem zagłady. Nie ma czasu do stracenia. Musisz ocalić ją i dyrektora. Choć w dalszym ciągu nie rozumiem, jak w ogóle zdołał dostać się na jej plażę. Pewnie łączy ich coś więcej. Spróbuję odkryć co. No właśnie. No cały czas Cliff jest tutaj najbardziej tajemniczą postacią. Jeszcze wiele tutaj niewiadomych. Myślę, że to ma coś tutaj wspólnego z tym dyrektorem Die Hardmanem, który jednak się tam John nazywa, czy tam zapomniałem dokładnie. On żywił urazę w szczególności do niego, pamiętam. Coś tam, nie wiem, może go zdradził, albo coś w tym stylu. Ten Die Hardman, oni bez wątpienia się znali. To było nawet pokazane w tych wspomnieniach tego Eudeka. Więc to jest jedna rzecz.
A w sumie też nie wiem, czy on do końca świadomie to wszystko robi, przetrzymuje, czy on chce tutaj zawładnąć światem. Znaczy, pozbyć się całego świata. Wydaje mi się, że jeżeli oddalibyśmy mu to, tego Eudeka, to nie byłoby żadnych większych kłopotów. W sumie tylko na tym mu tutaj zależy. Więc gdyby tak się stało, może jednak nie byłoby całego zniszczenia tego świata. Może wszyscy mogą być szczęśliwi, nie wiem. To chyba nie jest aż takie proste. Wydaje mi się, że to będzie coś głębszego. O, patrzcie na to, co się dzieje z tamtej strony. Dobra, tutaj jakieś... Ci są nieważni. Jak one się nazywały? Nie Eudeki, tylko muły, przepraszam. Okej, dobra. Więc ruszamy na... Chyba kolejne spotkanie z tym... Cliffem, tak bym stawiał. Może tym razem będzie jakaś wojna w Wietnamie. Widziałem coś w podobnym stylu na jednym zwiastunie. Więc teraz... Masz chwilę sam? Chodzi o dyrektora. No więc nie ma możliwości, żeby dokonał skoku na plażę Amelie, jeśli nie łączyła ich silna więź, prawda? Zbadałem to i nic nie znalazłem. Sieć powinna coś zawierać, cokolwiek, ale nie było w niej zupełnie nic. Całe jego życie sprzed pracy dla Bridges zostało wymazane. Jego nazwisko, przeszłość, wszystko. Był dosłownie nikim. Co skłoniło mnie do wymyślenia innej teorii. Co jeśli to nie dyrektora i Amelie łączy więź, tylko dyrektora i Clifforda Ungera? No właśnie tak myślałem. I co jeśli to właśnie ta więź umożliwiła dyrektorowi skok na plażę Amelie? Wspólna przeszłość mogłaby wyjaśnić, dlaczego Clifford wziął na zakładnika nie tylko Amelie, ale i dyrektora. Ale nawet gdyby tak było, wciąż pozostaje pytanie. Jak oni do diabła trafili na plażę Amelie? Sam, tu Hartman. Chciałbym, żebyś rozważył coś jeszcze. Teorię, a w zasadzie hipotezę, na temat celu Cliffa. Z pomocą sieci chiralnej nasze indywidualne plaże zaczęły się ze sobą łączyć, w wyniku czego powstał jeden wielki skraj. Jeśli proces będzie postępował, to grozi nam, że wynurzeni zaleją nasz świat, prowadząc do wdarcia śmierci na niespotykaną dotąd skalę. Tak się składa, że zjawisko to nie objęło jednak pól bitwy Clifforda Ungera i mojej plaży, które istnieją w całkowitym odosobnieniu. Nie zbiegły się, ani nie zbiegają z innymi plażami. Ale co gdyby istniała plaża innej klasy, znajdująca się w wyższym wymiarze, która wprawia ten pokręcony proces w ruch? I gdyby ta plaża należała właśnie do Amelie? Może i Cliff ściągnął dyrektora, ale sądzę, że tak naprawdę chciał przejąć kontrolę nad plażą Amelie. Wykorzystać jej władzę nad innymi plażami i wywołać ostatnie wdarcie. To jedyne racjonalne wyjaśnienie jego działań. I właśnie dlatego musisz go powstrzymać. Jeśli Hartman ma rację, mamy poważne kłopoty. Wykorzystać sieć i plażę Amelie, by wywołać ostatnie wdarcie. To dlatego Hicksowi na niej zależało. Jeśli Cliff go na nią poszczuł... Tak, zgadza się. Dzięki ostatniemu wdarciu w końcu zemści się na świecie, który odebrał mu dziecko i życie. Musisz go powstrzymać. Jak najszybciej wykonaj skok na plażę Amelie. Dostań się tam i zabierz ją. To jedyna nadzieja. Jeśli nie dasz rady, będzie po nas. Kurde, to jest w sumie ciekawy epizod, muszę przyznać, nie? Niby przez cały odcinek sobie tutaj jedziemy, ale co chwilę do nas tutaj dzwonią, dają jakieś kolejne teorie, żeby tutaj to wszystko przemyśleć. Całkiem interesujące. No i teraz co się stanie?
Kiedy się dowiedziałem, że będę ojcem, przeraziłem się. Wiedziałem, że tyle się zmieni. Musiałem chronić siebie i mamę. Za wszelką cenę. Nie mogłem pojechać na front i dać się zabić. Nie mogłem was zostawić. Nie mogłem. Ale mój strach był niepotrzebny. Ojcostwo nie zabiera odwagi, tylko ją daje. Przepraszam, że tyle mi to zajęło. Bądź sobą. Nie bój się. Kapitanie, proszę, niech pan to odda. Zastrzel go! Strzelaj! Dałam ci rozkaz, strzelaj! Ciekawe, kto to wydał ten rozkaz w ogóle. Wydaje mi się, że to mogło być Amelie, albo ta matka. Ta, jak ona się nazywała? Bridget, przepraszam, po imieniu. Więc albo Amelie, albo Bridget są jednak tymi złymi. Najgorszymi. Tak mi się wydaje. A ten tylko wykonywał rozkaz. No oczywiście to jest zły uczynek, że to zrobił. Ale no nie wiem. O, nowe trofeum, nice. Tak jest, wojna w Wietnamie się szykuje. Teraz z tą maską, hech? Clifford Unger. Okej, czy jego prawdziwe imię. W sumie był na samym początku gry chyba epizod Cliff. A teraz mamy już pełne imię. No, to może być jednak najcięższa walka. Wow. To wygląda ciekawie. Worek z krwią. Ma to granat. Mam to chyba wszystkie moje rzeczy za wcześnie, okej, okay, czyli tutaj się rozbiliśmy. Wow. Dobra, jak to wygląda na mapie? Mogę to zauważyć? O kurde. Tutaj trzeba się jednak trochę przydostać, no dobra. Czyli w sumie dosyć typowo. Gdzie tym razem? Nie mam pojęcia nawet gdzie mam biec. Wezmę, że jakoś tędy. Jeszcze helikopterami tutaj do mnie cisną, no cóż. A to już będzie chyba ostatnia wojna. Chyba nie było jakiejś większej wojny jeszcze później niż wojna w Wietnamie. Takiej charakterystycznej. Chyba, że nagle przeniesiemy się do jeszcze większej przeszłości.
No to by chyba nie miało sensu. Dobra. O wow. To nieprzyjemnie. Z wyrzutni rakiet jakieś biją jeszcze. O, złap pod uwagę, okej, okay, dobra. Pistolet przeciwko wynurzonym, no dobra. Chociaż mam chyba jakieś jeszcze lepsze rzeczy. Ale klimatycznie, nie? Dobra, tą broń już tutaj mam, więc nie mam co brać. Dobra, w sumie dużo tutaj nie dostałem, więc nie ma tragedii. A tutaj jeszcze do siebie strzelają. Uuu! No, przynajmniej mamy drogę przejścia. Dziękuję serdecznie, dobra. Worki z krwią oczywiście ze sobą weźmiemy, jak najwięcej. I chyba zaraz zawalczymy sobie z tym bossem. No, mogę jeszcze tego zjeść, ale nie ma, już jestem na fulla. Dobra, więc gdzie ty jesteś, Cliffie? Cliffordzie raczej. No tak. Chyba nas znalazł. On już wszystko wie. Nagle się wynurzy. Dobra, no to idziemy na walkę po raz trzeci. A tutaj już jest jeden przeciwnik. O, karabin automatyczny. Tego w sumie potrzebowałem. Dobra, nieś na plecach. Halo, halo, worek z krwią, dobra. Tylko teraz sobie zobaczę options. I jakoś to sobie posegreguję, okej. Okay, teraz wyglądam jakoś solidnie przynajmniej. No dobra. Więc bierzemy karabin. A jeszcze jakieś tutaj wyrzutnie mamy. Może wyrzutnie byłyby jeszcze lepsze. Pistolet przeciwko wynurzonym. Nie, jednak wezmę tutaj karabin. Raczej. Dobra, więc robimy tutaj po kolei. A co się nagle stało? Czemu się tak zmieniło wszystko? Na żółto. Interesujące. Może będą jakieś utrudnienia. Kurde, ale tutaj są strasznie daleko, nie? Jeszcze jakoś po krzakach się tutaj chowają. A tutaj jest jeden, dobra. Kurde, to jest najcięższe, muszę przyznać, nie? Dobra, przeładuj. Nice. Dobra, chyba pierwsza fala już porobiona. Co się teraz dzieje? Kto tutaj do mnie strzela? On się w jakiegoś snajpera teraz zmienił, nie? Kurde. No to już mamy tutaj Cliffa, dobra. Come on. Przeładuj. On dużo życia ma, coraz więcej. No dobra,
Pierwsza fala porobiona. Gdzie teraz są? Gdzie tutaj ręka pokazuje jakąś tamtą stronę? Chyba tam się zespi, czy ja dobrze widzę? No tam się koleś cofnął, więc zaraz sobie tutaj pójdziemy za tym śladem. Jakieś wieloryby jeszcze, kurde. Potrzebujemy wsparcia. Do dzieła. Dobra, w takim razie zrobimy ich z ukrycia. Zmniejszenie obciążenia. A, puste worki na krew jakieś mam niby. Dobra, w takim razie zobaczmy, czy coś tutaj jest zużytego? A, zużyte, no dobra. W takim razie rozładuj. Dziękuję za dobre podpowiedzi. Jeszcze trochę mam tutaj tych worków z krwią. Całe szczęście trochę ich tutaj znalazłem po drodze. Przepraszam. Coś z tej strony słyszałem? Nie? Nic? Ręka pokazuje jakoś tędy. Urodziłem się, by walczyć. Karabin automatyczny po raz kolejny. No w sumie sobie wezmę, żeby mieć więcej ammo. To nie moja wina. Urodził się, by walczyć. To ciekawe. A mamy tam kolesi. Nie wiem, czy mnie nie zauważył w sumie. Gdzie mój Eudek? Nie widzę w ogóle tych wszystkich skrzyni najlepiej. Dobra, tylko trzeba będzie się jakoś tutaj schować zaraz. Naprawię to. O, chyba mnie zauważyli, nie? Man. A mamy tego Cliffa. Dobra, Cliff dobrze tutaj obrywa. Sprawdźcie mi zawodu. Dobra, full auto, come on. No nie. Dobra, dwóch porobionych, ale dużo tutaj obrywałem niestety. Kurde, uciekam stąd. No nie. Schowamy się za tym wielbłądem. Co ja w ogóle myślę? Wielrybem. Trochę tutaj przeleciałem te wszystkie gatunki, muszę przyznać, nie? Jeszcze jakiś snajper, kurde, nie wiem skąd. Dobra, ten tutaj wleciał pod celownik. Tylko jeszcze tutaj broni nie mam. Kolejny karabin, dobra, ten ma dużo strzałów, okej. Okay. Dobra, Cliff porobiony, tak? Dobra, w sumie wychodzi. Gdzie się teraz cofnęli? Okej. Krew jest pobierana po raz kolejny. Potrzebujemy wsparcia. Nie wiem, ile jeszcze tych worków mam, muszę przyznać. A zaraz zobaczę tylko coś. Ładunek. A, karabin automatycznie jest pusty, więc... Zaznaczymy sobie. I dwa worki zużyte, kurde, jeszcze mam chyba jeden. Dwa, trzy. Okej, okay, dobra, to w sumie jestem jeszcze ustawiony w miarę. Die Hard Man. Die Hard Man, co? Oni tutaj są jakoś na górze, okej. Okay. Co jest? Ja chcę broń wybrać. Dobra. Ten zginął na pół hita. Kurde, ciężko ich tutaj zauważyć z takiego kąta. Może jakoś tutaj podejdą do mnie, nie wiem. Dobra, ładnie. Tam jest snajper jakoś na górze, kurde, skąd? W ogóle go nie widzę, dobra, podejdziemy sobie. Kto to jeszcze do mnie strzela? Kurde, przewracam się! No nie, ale obrywam! Co jest? Nie mogę tutaj... No to było dziwne. O, pancerz jeszcze tutaj zdobędę, dobra. Nieść na plecach. Kurde, ile ten koleś jeszcze żyje? Dobra, porobiony. Ale strasznie dużo życia straciłem.
jeden worek z krwią tutaj już zmarnowałem, nie? Solo. Może będą tutaj jakieś przedmioty dodatkowe? Potrzebujemy wsparcia! Pistolet przeciwko wynurzonym. Nie, to się nie przyda. Tutaj albo karabin, albo wyrzutnia. Worek z krwią pusty. Dobra, a jak wygląda kurde? Nie wiem, ile razy jeszcze będę musiał to zrobić, ładunek. Worek z krwią zużyte. Jeszcze dwa nawet. Mało ma tego mam. Rozładuj worki z krwią, dobra. A mogę jeszcze pancerz założyć? Dobra, tutaj są wrogowie pierwsi. Możesz sobie chcieć. Ale headshoty koleś oberwał, nie? Dobra, dwóch porobionych. Nie no, wahajcie się, kurde, kolesie. On flankuje ładnie. Tutaj chyba jeden był, nie? Dobra, w sumie nie ma tragedii. O, kolejne jeszcze worki z krwią, to sobie wezmę. Dawać mi worki z krwią, come on. Nikt mi nie trafi. A tam jest jeden, dobra. Dobra, trafiony. Kurde, no nie widać ich tutaj w większości. A to jeden z ciekawszych gameplayów, muszę przyznać. A już mnie chciał tutaj z ręki pobić, nie ma tak łatwo. A tutaj jest kolejny. To jest Cliff? Chyba? Dobra, to już wystarczy? Chyba tak. A to było jedno z najfajniejszych, nie? To była najfajniejsza walka w tej grze. Strasznie się mi tutaj podobało, jeżeli chodzi właśnie o tą dżunglę. Więcej tak powinno być. Z tych trzech walk... W ogóle najfajniejsza walka z bossem chyba. Wydostanę nas stąd. Obiecuję. Oddaj mi moje dziecko. Clifford Unger. Kim jesteś? Jesteś ojcem? Myślałem, że nazywasz się sam Porter, a nie sam Bridges. Mój most do przyszłości. Sam. Jednoczysz ludzi,
Jesteś mostem do przyszłości. Chodź sam. Wstań. Też oddamy to dziecko, what? Okej. Czyli nareszcie mógł spocząć? Tak jakby? Aj, to ostatnie chwile. I stąd uciekać. Nie mogę pomóc pana żonie. Przykro mi. Jeśli dostaję rozkaz, muszę go wypełnić. Muszę. Ale to pod panem służyłem najpierw. Pana rodzina na to nie zasługuje. Nie zasługuje. Czemu mi pomagasz? Jeżeli cię złapią... Ponieważ uratował mi pan życie, ser. Raz za razem. Gdy wysyłano nas w sam środek piekła, to tylko dzięki panu wracaliśmy do domu. Okej. Czyli wydaje mi się, że to będzie koniec... Cliffa? Już więcej z nim nie będzie po prostu? Nie wiem. Jakie to było ciekawe. Ja nie wiem, gdzie teraz może tutaj pójść fabuła. Znaczy, tak się w sumie spodziewałem, że ten koleś przecież nie jest taki zły, no, że tylko swojego dziecka tutaj szukał. W sumie to ma sens, od początku miało sens, nie? Czemu on miałby tutaj być jakimś ostatecznym bossem? No teraz w sumie nie wiem. Teraz wrogiem głównym jest Amelie. To ona jest taka najdziwniejsza chyba. Sam nie wiem. Albo... Jak on się nazywa? Die Hardman? Nie, wydaje mi się, że Amelie. Ona taka kurde... Super święta. Chce zjednoczyć świat za wszelką cenę. Dlaczego? To nie ma sensu. Okej, co się jeszcze stanie? No to nie będzie koniec gry teraz, nie? Tu jeszcze wiele rzeczy niewytłumaczonych. W zerowym stanie jest. Sam, wszystko gra? Przejrzałem rejestry. Wygląda na to, że wpadłeś w superkomórkę. A po krótkiej chwili wypadłeś po drugiej stronie strefy zero. Niedaleko węzła portowego. Jak się tu znalazłem? Pamiętasz Wiktora? Znalazł cię nieprzytomnego przy porcie i przyniósł tutaj. Myślę, że Lou jest dzieckiem Cliffa. Powiedział, oddaj mi łącznika. Niemożliwe. Urodził się... Dał mi to. Może próbuje nam coś powiedzieć. Coś o Eudekach albo o ich tworzeniu. Nie miałem wrażenia, że chce nas skrzywdzić. Raczej, że chce tylko pogadać. Ale sam powiedziałeś, że przetrzymuje dyrektora na plaży. Tak. Może łączy ich coś, o czym nie wiemy. Ich i Bridget. Zabawne, że to mówisz. Powinieneś coś zobaczyć.
Trafiłem na to, kiedy grzebałem w archiwach. To nagrana przez dyrektora wiadomość o nazwie Jeżeli nie wrócę. Ta wiadomość powstała na wypadek, gdyby coś mi się stało. Tylko dla Bridges. Lepiej, żeby nikt inny tego nie obejrzał. Dostałem mały prezent od Amelii. Obiecała zabrać mnie na plażę. Ta oto lalka miała wskazać mi drogę. To pułapka. Na pewno. Ale udałem, że w to wierzę. Wy wszyscy też udawaliście, prawda? Wiecie, że ta maska skrywa coś więcej niż twarz. No. Amelii też jest zagadką. Brak przeszłości, jakichkolwiek dowodów istnienia, po prostu właśnie duch. I podobnie jak Amelii. Ducha. Nie spotkałem jej osobiście. A wy? Widzieliście ją na żywo? Musnęliście dłoń, ramię? Hech? Pierwsza ekspedycja została podzielona na dwie grupy. Amelii była w pierwszej, mama i Hartman w drugiej. Nie spotykali się z nią. Tak, grupa Amelii zginęła w węźle granicznym. Wszyscy poza nią. Wszyscy, którzy mogli potwierdzić jej istnienie. Bzdura. Ona istnieje. Dotykałem jej. Ona mnie też. Wiesz, ja miałem do czynienia tylko z hologramem. Spotkałem ją. Uwierz. Osobiście. Nie jeden raz w dzieciństwie. Tak, ale na plaży. Oto, co prezydent powiedziała o córce. Urodziła się na plaży. Jej K zostało tam, a H przeniosło się tutaj. Przez rozdzielenie ciała i duszy spędziła znaczącą większość dzieciństwa w szpitalu. Zdrowie jej szwankowało, ale Dunes wychodziło poza skalę. Z czasem rozwinęła nadprzyrodzone moce i przezwyciężyła swoje ograniczenia. Jeszcze przed 20 przenosiła się na plażę ciałem i duszą. Że co? Wtedy zaczęła tam spędzać cały swój czas. I tak, kto chciał się z nią skontaktować, ten musiał skorzystać z hologramu. Prezydent nalegała. Przysiągłem służyć prezydent oraz Ameryce. Jej słowo było dla mnie prawem. Więc kiedy przedstawiła Amelii jako córkę i swoją następczynię, uwierzyłem. Ale po przywróceniu archiwów postanowiłem sprawdzić swoje uprawnienia dostępu. I tak właśnie odkryłem, że Bridget w wieku 20 lat miała nowotwór macicy. Nie mogła mieć dzieci. Widzicie? Nic się nie zgadza. Nie jest możliwe, żeby Amelii była biologiczną córką Bridget. Okej. Skąd się wzięła? Kim jest? Czy w ogóle istnieje? Skąd możemy mieć pewność, że Amelii jest czynnikiem zagłady, skoro nawet nie wiemy, kim naprawdę jest? Możliwe, że ta cała teoria to tylko stek bzdur. Ale jeśli nie, jeżeli to ona wywołała wdarcie, muszę przyjąć jej zaproszenie. Naładowałem broń hematopociskami. Krwią sama. Wiążę broń z nią, ze mną, z nim, ze wszystkimi. Co oznacza, że będę mógł zabrać ją na plażę. Przerwę to, co zaczęła. Powstrzymam ją.
kilka ostatnich słów. Jestem nikim. Zwykłym gościem, bez żadnych mocy. Nie mam Tums, nie potrafię też wracać jak sam. Nie mam pojęcia o umieraniu. Nigdy nie próbowałem. Tak. Byłem w piekle. Każde pole bitwy nim było. Ale choćby było bardzo źle, nie umierałem. Jedyne, co potrafiłem, to uciekać przed śmiercią. Cóż, czas się zbierać. Ona mnie wzywa. Bridges, nie rozczarujcie mnie. Bridges. Kurde, to jest rodzinka, nie? Po zakończeniu nagrania dyrektor przeskoczył na plażę. A raczej Amelie go tam przeniosła. Na plaży mierzył do Bridges z broni. Zjawił się Cliff i go zabrał. Myślałem, że udał się tam, żeby pomówić z Amelie. Tak, też tam była. To ona mnie wyciągnęła. Teraz to wręcz oczywiste. Nie wierzę, że tego nie dostrzegałem. Przecież to Amelie. Co to było? Sieć chiralna na chwilę padła. Zdaniem Lochne, niebawem stanie się całkiem bezużyteczna. Czyli harowaliśmy na darmo. Pozwól, że dokończę myśl sam. Ja mu powiem. Fraże, wyglądasz strasznie, musisz wypocząć. Wiem. Muszę ci coś powiedzieć. Pogawędziłam sobie z Hicksem na plaży. Nie potrzebował nawet zachęty. Dlaczego cię zdradził? Było to częścią jej planu. Co? Dowodziła nimi. Te wszystkie rozpróżnie, cały plan wymierania. Amelie to ukartowała. Jasne. I co jeszcze? Wiem, że nie chcesz w to wierzyć, ale to potwierdza słowa Die Hardmana. Hicks zdradził mnie, kiedy ją spotkał. Najpierw chciał powiększyć obszar działania, a ja miałam przydatną moc. Przynajmniej tak zaczęliśmy współpracę. Nie był terrorystą. Chciał poszerzyć grono odbiorców. Ale w porównaniu z nią moje zdolności były niczym. Ona mogła kontrolować wynurzonych, więc Hicks przerzucił się na nią. I wtedy zamieniła go w agenta zagłady. Amelie dała mu moc? Tak. Zrobiła z niego homo demensa. A co z Bridget? Wyjaśnijcie mi, co robiła na plaży. Na to też macie odpowiedź. Wiem, że to trudne. Ale Hicks sam powiedział, że Amelie jest czynnikiem zagłady. Zajrzałam do jego kapsuły. I nie było w niej łącznika. Spójrzmy na to z perspektywy. Hech. Taką samą lalkę miał Die Hardman. To są ich łączniki. Podobno terroryści przywrócili technologię EUD, a Bridges tylko poszło w ich ślady. To bzdura. Ich metody i wasze są całkiem inne. Wasze EUD-ki łączą was ze światem umarłych. Ich lalki łączą ich z plażą Amelie. Wiecie, kto jeszcze miał takie lalki? Cliff. Nosił je na polach bitwy. Cliff, właśnie. Hicks i dyrektor. Wszyscy trzej zostali wciągnięci i zmanipulowani przez czynnik zagłady. Kim ten czynnik tak naprawdę jest? Czy to Bridget? Albo Amelie? Odpowiedzi na wszystkie pytania kryją się na plaży. Czego chce i czemu? Jeżeli się tego dowiemy, może zdołamy uniknąć ostatniego wdarcia. Musisz ją znaleźć sam. Kimkolwiek jest. Czeka na ciebie na plaży. Wracaj na wschód. No cóż,
To dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo dużo, trzeba przyznać. Wow, ta fabuła zaczyna po prostu tutaj robić na koniec, nie? Sam będę się streszczał, bo połączenie jest słabe. Jest robota. Tak? Stan Fragile się pogarsza. Jeśli zapadnie w śpiączkę, istnieje szansa, że jej dusza utknie na plaży. O, wow. Potrzebuje kryptobiotów i to szybko. Na szczęście Fragile Express ma ich zapas w węźle portowym. Możesz po nie skoczyć, skoro jesteś w okolicy? Szczegóły znajdziesz w terminalu na górze. Proszę, to bardzo ważne. Dobra, w takim razie... A, trzeba się zająć tamtym? Tak mi tutaj mówi? Zaraz, sprawdź stanu. I co mamy teraz zrobić? Trzeba go jakoś podpiąć? Connection lost. No w beznadziejnym stanie jest. Uspokój Lu może. Zadziała jakoś? Wszystko gra. No, nie ma szans już chyba, nie wiem. No to w takim razie chyba musimy wyjść z kwatery, nie wiem, no nie ma innej opcji. No ja nie wiem, co się teraz stanie z tym Lu. Jeszcze na koniec inne wspomnienia. Mamy dziś dzień? Moglibyśmy dziś wszyscy świętować, gdyby twoja mama... Przyniosłem tort. Im więcej świeczek, tym lepiej, nie? Niedługo będziemy mogli razem wyjść na zewnątrz. Obiecuję. A wtedy... zrobimy wielkie przyjęcie. No, to wszystkiego dobrego. No okej, nasza rozmowa. Sam, sprawdź zlecenia w terminalu. Dobra, oczywiście. A gdzie my w ogóle jesteśmy? A, czy jesteśmy już tutaj? Czyli w tym świecie początkowym oczywiście. Ile tutaj mi zostało? To jest 4000 metrów około. No dobra. Kurde, ale się dużo dzisiaj stało, nie? Bardzo ciekawy odcinek, muszę przyznać. Więc dobra, tutaj w sumie zakończę dzisiejszy odcinek, ponieważ no gram tutaj już od ponad godziny. Więc myślę, że na dzisiaj powinno wystarczyć. No oczywiście będą kolejne codziennie wychodzące odcinki, więc jeżeli was to interesuje, to oczywiście lajki, suby, dzwonki i z pewnością wam się to wszystko opłaci. Więc dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, no i do jutra!